Ruszają prace remontowe na drodze między Zimną Wodą a Karczowiskami. Kopalnia zobowiązała się zebrać nadwyżki pobocza, a następnie uzupełnić ubytki w nawierzchni. Jest ten kompromis. Od dzisiaj rozpoczynają się naprawy tej drogi polegające na usunięciu z poboczy niepotrzebnej ziemi, ale także na łataniu dziur w drodze spowodowanych przez eksploatację jej przez samochody ciężarowe należące do kopalni Kruszywa. Szkody, które powstały przy eksploatowaniu drogi na mocy wcześniejszego porozumienia, miała naprawić kopalnia. Mimo tych zapisów firma nie wywiązywała się z zobowiązań. Gmina Lubin i Starostwo Powiatowe w Lubinie kilkakrotnie interweniowało w tej sprawie. Tak zwane ultimatum, które gmina postawiła kopalni Kruszywa, zadziałało i teraz efekt jest taki, że dziś przystępujemy do naprawy tej drogi w odcinkach określonych osobnym porozumieniem. Mamy nadzieję, że to przyniesie efekt. Porozumienie między gminą Lubin a kopalnią obowiązuje do końca lipca przyszłego roku.